Podczas okupacji za obchodzenie Dnia Niepodległości groziła kara śmierci. W PRL-u biało-czerwone flagi powiewały kilka dni wcześniej na rocznicę rewolucji październikowej. Już następnego dnia były pośpiesznie zdejmowane, by przypadkiem żadna nie dotrwała do 11 listopada. Nie wolno i już, bo to było nasze święto niepodległości. No to trudno, żeby nam ktoś pozwolił to świętować. I wtedy prawdziwego patriotę właśnie poznawało się po tym, że właśnie wywiesił flagę 11 listopada, święto niepodległości. Tutaj żeśmy się w zasadzie zjednoczyli. Rozwijało się ostatnie jeszcze jakieś nierozwinięte flagi i stąd ruszaliśmy, bo tam już stała przecież na ogół milicja. Zomowcy wyginali pały, pokazywali, że tą pałą dostaniemy i potem tych młodych gonili, walili. Pamiętam na Grodzkiej, uciekamy przed zomowcami, a jedna dziewczyna z takim studentem intelektualistką biegnie i ogląda się i mówi, ale to chłopy za nami gonią, bo to potężni ci zomowcy z tymi pałami byli. Pierwszą manifestację taką przez nas zorganizowaną w ramach Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela był, jak pamiętasz, przejście spod Kościoła Mariackiego grup nieznanego żołnierza ulicą Floriańską. Bariera strachu, która istniała wtedy w społeczeństwie, nie pozwoliła się włączyć. Także ci, co podążali za nami, podążali chodnikami, bali się pokazać, że idą razem z pochodem. Ubecy weszli za mną do tramwaju wtedy. No i ja wygłosiłem to przemówienie, że jest 11 listopada i okupanci zabronili hitlerowscy i czy teraz też będzie zabroniony. No i ci ubecy zrezygnowali i wyszli. Była tam wtedy taka moja koleżanka, młodsza ode mnie o parę lat, Bożena Hugec, dosyć wysoka dziewczyna z parasolką, bo akurat ja wiem, lał deszcz i tą parasolką biła tych ubeków, bo chciała mnie uwolnić i tam innych, żeby nie dopuścić, no ale ich było o wiele więcej, milicjantów też było dużo i wszyscy wylądowaliśmy po różnych aresztach krakowskich komend. 11 listopada 82 i 83, czyli te demonstracje ze stanu wojennego, kojarzą mi się przede wszystkim z potężnym strachem. Tak, msza była na Wawelu. No, wszyscy mieli, trzeba powiedzieć, pełno w portkach, bo rzeczywiście za każdym razem kończyło się to pójściem pod pały. Używano armatek wodnych, szatkowano na zasadach rozpraszania tłumu. Szatkowano to kordonami ZOMO i opornych bito pałami, wsadzano do
tak zwanych sług. To było bicie, to było kopanie. W momencie, jak część pozostała ludzi stawała w obronie zatrzymywanego, no to już nie patrzyli. To było rzeczywiście, znaczy bili kogo, każdego, wszystko co się rusza. Kopiec Józefa Piłsudskiego, zwany polską mogiłą mogił, to miejsce szczególne dla patriotycznego Krakowa. No, dzisiaj legalne, ale kiedyś tutaj w okolicach, w tych właśnie krzakach i drzewach, kryliśmy się 11 listopada, urządzając harcerskie gry z okazji Święta Niepodległości. Baliśmy się, że namierzy nas bezpieka i były to obawy nie bezpodstawne. Wiadomo, chodzili za nami, śledzili, ale pamiętam też takie bardzo humorystyczne akcenty, kiedy któregoś dnia ze Szczepem Żurawie, któremu wtedy przewodziłem, robiliśmy ognisko, przyrzeczenie harcerskie, grę trenową tu na Sowińcu w okolicach Kopca. No i patrzyliśmy, że ktoś się gdzieś tam w krzakach również porusza. Byliśmy przekonani, że bezpieka tam się zamelinowała, że za chwileczkę wyskoczą, jakieś auto terenowe przejechało. A potem się okazało, że to przed nami kryła się inna drużyna harcerska, która robiła to samo co my, to znaczy czciła nielegalnie Święto Niepodległości, będąc przekonana, że my jesteśmy tą bezpieką, która chce ich zaaresztować. Jedyne w jaki sposób ludzie się bronili skutecznie, to było wychodzenie na dachy kamienic i rzucanie z dachów kamienic na nich jakichś przedmiotów czy butelek z benzyną. To im zadawało największe straty. Niestety też się wiązało z, no przynajmniej ja znam jeden konkretny przypadek chłopaka, który ześliznął się z dachu, spadł przez taki oszklony daszek, no był dość poważnie połamany. Zresztą został przez nich w ten sposób namierzony przez szpital. Mój ojciec przekazywał mi tradycję o 11 listopada, o 3 maja, o wolnej Polsce, tej niepodległej, tym dwudziestoleciu międzywojennym. I już we Lwowie jako mały chłopiec chodziłem z ojcem, i z mamą, i z siostrą starszą. Pamiętam te piękne pochody, przemarsze wojska, ułanów jazłowieckich, to pamiętałem. Całą wojnę pamiętaliśmy nawet za okupacji. Świętowaliśmy w domu oczywiście. W mojej rodzinie były zawsze żywe tradycje legionowe, bo ja jeszcze pamiętam mojego dziadka, który służył u Piłsudskiego, w 20 roku gonił bolszewików z szablą. Pamiętam z takich wczesnych lat dzieciństwa, jak do dziadka przychodzili koledzy. Właśnie koledzy z legionów śpiewali patriotyczne piosenki, grali w karty, popijali jakieś naleweczki, jakie babcia robiła, a ja taki mały szkrab, 4-5-letni, tak z zafascynowaniem słuchałem o tym, jak oni mówią o jakimś dziadku. I potem się pytam mamy, o jakim oni dziadku mówią? Przecież mój dziadek to jest ten, co siedzi przy stole. Mama mówi, nie no, dziadek to właśnie komendant, to Józef Piłsudski. Także w ten sposób dowiedziałem się, że każdy Polak ma nie tylko swojego dziadka, raczej swoich dwóch dziadków, ale wszyscy Polacy mamy jeszcze jednego dziadka. Było kilka takich miejsc w Polsce, w których to miejscach przenosiło się ogień wolności dalej. Takim dniem był dzień 11 listopada i takim miejscem były obchody tam na Placu Litewskim, czy także w kościołach. To bardzo często stali ubecy, pilnie uważali, kto przychodzi. To okno, które jest w tej chwili zamurowane, prawda, było oknem, z którego, prawda, obserwowano wchodzących i wychodzących do duszpasterstwa. Takie były czasy. U mnie gromadziła się młodzież, która już wtedy była nastawiona opozycyjnie, prawda? Natomiast same uroczystości 11 listopada organizował ksiądz Brzozowski. Otaczał laskiem.
tym systemie obłudy, który był ten socjalizm, jednak ten naród, ta społeczność, która tutaj się zebrała, umiała zamanifestować, pokazać swoją rolę po prostu. Ten kościół po prostu był wypełniony. Sklejałem flagi narodowe. Zastanawiałem się, jak je przemycić pod płaszczem, bo wiadomo, te kijki nie są krótkie. I w pewnym momencie wpadłem na pomysł, ażeby przepiłować je zresztą brzeszczotem do metalu po skosie i skleić taśmą. To, że to się udało, to mnie nie zaskoczyło, ale później w przepychance z ubekami pod chórem znakomicie się sprawdziły, bo pamiętam, tłukłem tym kijkiem ubeków po głowie i do końca przetrwały w całości. Nikt się nie spodziewał, że władza po prostu poprzez ubecję zaatakuje, zaingeruje bezpośrednio w świątyni. Miałem zapaloną żagiew, która się przydała w momencie, gdy ubecy zaatakowali tutaj w drzwiach kościoła. Kontratak był na tyle skuteczny, że osmaliłeś twarze ubekom. Tak mi to potem opowiadano koledzy z aresztu. Zostaliśmy zaatakowani przez kilku cywilów. Łatwo się domyśleć, że byli to ubecy. Po odtrąceniu obstawy Mariana Piłki, który był tu naszym liderem i był tym, który miał przemówić uroczyście pod pomnikiem, wywlekli go z kościoła. On się zaczął stawiać bierny opór, wystawiając nogi do przodu, więc zaczęto go wlec. Śpiewał wraz z całą świątynią Boże coś Polskie, a w momencie ataku przytomnie zmienił na hymn narodowy. 11 listopada 1979 roku tutaj żeśmy zakończyli uroczystości, które rozpoczęły się w Kościele Połowicko-Zytkowskim. Właśnie tutaj po porwaniu Mariana Piłki przez bezpiekę i wywiezieniu go wraz z wieńcem do aresztu zgromadziliśmy się po to, żeby zakończyć tą piękną uroczystość rozpoczętą w Kościele Połowicko-Zytkowskim. Tutaj krótko przemówił jeden z naszych działaczy, który o ironio w stanie wojennym okazał się agentem SB i wezwał zgromadzonych do odmówienia modlitwy w intencji ojczyzny i po złożeniu kwiatów, już nie nękani przez bezpiekę, rozeszliśmy się do domów. Moja rodzina charakteryzowała się tym, że nikt do partii nie należał, że dziadek był legionistą, walczył w 18-20 roku o odzyskanie niepodległości, był ranny w tym czasie. Dziadek ze strony matki walczył pod wodzą Piłsudskiego w obronie Warszawy. Tutaj w Lublinie trafiłem na najpierw moją narzeczoną, z której pomocą te uroczystości organizowaliśmy. No i te tradycje staram się przekazywać moim trzem synom. Najstarszy naucza, jak to czasem określa, prawdziwej historii Polski. Syn średni odpowiedzialny jest za wywieszanie flag z okazji rocznic narodowych na balkonie, a najmłodszy potomek uczestniczy w konkursie dotyczącym historii najnowszej, w szczególności stanu wojennego, i chwali się tym, że napisał niedawno esej w oparciu o relacje nasze jako rodziców. I esej ten przez jego nauczyciela historii został bardzo dobrze oceniony. Patriotyzm ma dzisiaj inne wyzwania, inne możliwości. I dzisiaj młodzież, gdyby prawdopodobnie była zmuszona do wyboru, do poświęcenia się, też praktycznie jestem prawie pewien, że spełniłaby swoją rolę i umiałaby stanąć na barykadach. U mnie w domu zawsze tradycja Legionów odgrywała dużą rolę. Na ścianach wisiały różne obczytówki, zdjęcia. Staram się, jako że jestem DJ-em, staram się przekazać coś właśnie z tej kultury, z tej tradycji. Chociażby montując elementy
tych pieśni patriotycznych właśnie podczas swoich występów, kiedy gram na żywo. Ja przemówiłem tutaj przy wylocie katedry, przy wyjściu przemówiłem, informując zgromadzoną tu publiczność, jakie są nasze zamiary, że oto idziemy do grobu nieznanego żołnierza, tam złożymy kwiaty, oddamy cześć tym, którzy walczyli o niepodległość i rozejdziemy się. Po czym ruszyliśmy, ja byłem na czele i zbliżaliśmy do wylotu, tutaj właśnie do wylotu Świętojańskiej i Placu Zamkowego. I wówczas w tym momencie tu były zgromadzone dwie silne bojówki bezpieki, która zaatakowała nas, chcąc odebrać megafony i odebrać kwiaty. Poprosiłem ludzi, żeby się wzięli pod ręce, żebyśmy stanowili taki zwarty, mocny oddział i przebiliśmy się. No pamiętam, przedtem że to jeszcze, był nawet krzyk przez ten megafon, prawda, żeby się trzymać razem. Bardzo pomógł nam w tym nasz przyjaciel ksiądz Stanisław Małkowski, który widząc, co się dzieje, szedł dotychczas koło mnie, ale wysforował się parę metrów przed nas. On był w sutannie i spokojnie szedł prosto na tą bojówkę bezpieki. I oni patrzyli na księdza w sutannie i delikatnie się tam rozeszli, żeby zrobić miejsce. I myśmy w to miejsce ruszyli energicznie. Już Staszek Małkowski spowodował lekki zamęt w szeregach SB. To była konsternacja, nie wiedzieli jak zareagować. Cały czas towarzyszył nam w tym marszu. Drugi atak bezpieki był przy kościele świętej Anny. Już taki bardziej zorganizowany, lepiej, ale wówczas musieliśmy się bić i walczyć. Ale odparliśmy ten atak i spokojnie doszliśmy już do grobu Nieznanego Żołnierza. Nasz marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Ja wygłosiłem przemówienie. Wojtek Ziębiński, Bronek Komorowski i Józef Janowski, nasz uczestnik ruchu obrony ze Zduńskiej Woli. Wszyscy się spokojnie porozchodzili, tylko mnie jednego później 100 metrów stamtąd mnie zatrzymano, wzięli mnie do Pałacu Mostowskich. Tam mnie skopali należycie, ale skowronki śpiewały mi w głowie i byłem szczęśliwy, mogli mnie kopać, bić, bo wiedziałem, że się udała manifestacja, że potrafiliśmy wyprowadzić ludzi i mocnym głosem wołaliśmy o wolną, niepodległą Polskę. Był to 11 listopada 1979. 11 listopada 1979 roku, dokładnie w tym miejscu, kręgiem instruktorskim 22 Szczepu Watra, któremu przewodniczył wtedy harcmistrz Grzegorz Nowik, obecnie znany historyk, spotkaliśmy się, żeby zauczestniczyć w mszy patriotycznej z okazji listopadowego święta odzyskania niepodległości. Tłumu ludzi poruszających się ulicą Dziekania nagle wyodrębniło się kilku mężczyzn, 5-6, otoczyła mnie wianuszkiem i zażądało dowodu tożsamości. Po wylegitymowaniu dwóch najbardziej krzepkich wziął mnie pod ramiona i dziekanią drogą z jezuicką zaprowadzili mnie na komendę MO, cieszącą się złą sławą zarówno wtedy, jak i później. Komenda, na której w 1983 roku został pobity ze skutkiem śmiertelnym Grzegorz Przemyk. Pojawił się funkcjonariusz, pokazał mi rodzaj raportu, w którym było napisane, że zostałem złapany przy próbie napadu ratunkowego i były podpisy świadków. Cała historia z tym raportem oczywiście wyssana z palca. Niedługo później dwóch młodych byczków wyprowadziło mnie pod ręce do nieoznakowanego Fiata 125P. Auto przejeżdżając przez Felix Plac, ówczesny Plac Dzierżyńskiego, zbliżało się do Pałacu Mostowskich, siedziby SBS. Do pokoju trzaskając drzwiami wszedł mężczyzna w niechlujnym swetrze,
miał w ręku fałszywy dokument, który znałem już z komendy na jezuickiej, raport o próbie napadu rabunkowego. Położyli mi na stole drukowany tekst, który zawierał, przypuszczam, że rutynową formułkę o współpracy. Kazali podpisać tą formułkę, przepisać i podpisać tą formułkę jako warunek wyjścia z Mostowskich. Pomyślałem, że jeżeli jest to cena za wyjście z budynku i ostrzeżenie rodziny, w ostatniej chwili przyszedł mi do głowy taki może typowy studencki żart, że w miejscu, w którym należało przybrać pseudonim, napisałem J23, czyli agent kapitan Kloss. Był to rodzaj kpiny. Nagle dzwonek do drzwi. Pojawia się w drzwiach Tomek. Co się stało? No zaraz opowiem. I widać było, że dusił w sobie, że nie wiedział, jak to powiedzieć, że no był jakiś spięty. Pytamy, co się stało? Zmusili mnie do podpisania deklaracji współpracy. A ja wtedy wiedziałem, co to dla niego znaczy, podpisanie czegoś takiego. Mówię, Tomek, to jest bez znaczenia. Mówię, takie zobowiązania podpisane pod przymusem są nic nie warte. Dla mnie było całkowicie oczywiste, że Tomek tam był na pierwszej linii frontu. On po prostu walczył. On nas osłaniał, bo gdyby Tomek wtedy no, powiedział cokolwiek, że jesteśmy tam grupą harcerzy, instruktorów, to przecież to by się mogło skończyć relegowaniem ze szkół, ze studiów. Rok później już byliśmy w 1980 roku, 11 listopada. Powiedziałem do Tomka Sikorskiego, Kangur, to jest twoje, mówię, zwycięstwo. Ty będziesz składał wieniec, bo to jest, mówię, twoje zwycięstwo, bo tak jak byłeś w ubiegłym roku, tak jesteś dzisiaj i to twoje jest na wierzchu. Ucieszyłem się bardzo, pomyślałem, że to będzie jakieś chociaż małe rozliczenie rachunków za wszystkie nieprzyjemności i krzywdy, które mnie spotkały rok wcześniej. Wychowania mojego syna nie jest taka bardzo oczywista. Dlaczego? U mnie w domu też nie było wychowania jakiegoś edukacyjnego. Nigdy nie było wykładów, że tak powinieneś, czy tak. Nie, to po prostu wychodziło z samego życia. I podobna sprawa była z Tomkiem. Przecież ja nigdy nie mówiłem mu, że popatrz, Polak musi to, czy Polak musi tamto. No popatrz, to jest mój ojciec chrzestny. Późniejszy generał Bończa Uzdowski, wtedy był dowódcą 8 Pułku Piechoty Legionów. A twój dziadek był pierwszym kawalerem Virtuti Militari w tymże pułku. Naród nie cierpiał komunistów, ale bał się i nie czynił nic takiego, co by mogło przybliżać wolność, co by zachęcało innych do wspólnego działania na rzecz przybliżenia wolności Polaków. Większość ludzi mówi, że cały naród wywalczył niepodległość. To nieprawda. Wywalczyli niektórzy ludzie, którzy podnosili działania wolnościowe.